Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Najprawdopodobniej gliwicka prokuratura wkrótce wznowi zawieszone na początku tego roku śledztwo dotyczące tragicznej śmierci dwóch młodych mężczyzn. Ich ciała, z ranami postrzałowymi, zostały odkryte w grudniu 2021 roku w pobliżu autostrady A1 w Świętoszowicach. Z informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że śledczy otrzymali dwie kluczowe opinie, które miały duże znaczenie wobec postępowania, balistyczną oraz psychologiczną. Ta druga została niedawno przekazana do komendy policji, a stamtąd trafi do prokuratury. Decyzja o zawieszeniu śledztwa wynikała z braku tych opinii. Teraz, gdy są już dostępne, wszystko wskazuje na to, że postępowanie zostanie wznowione w listopadzie. Prokuratura zapozna się z treścią opinii psychologa i podejmie dalsze kroki w tej sprawie. Przedmiotem dochodzenia jest wyjaśnienie okoliczności śmierci ofiar, które miały 20 i 21 lat. Znaleziono je z ranami postrzałowymi w głowie, a obok ciał odkryto broń czarnoprochową. Chociaż postępowanie rozpoczęto w kontekście zabójstwa, prokuratura nie przedstawiała swoich hipotez odnośnie możliwego przebiegu zdarzeń. Jedna z możliwości, która jest brana pod uwagę, to samobójstwo. Wiadomo, że obaj mężczyźni znali się i byli zapalonymi graczami komputerowymi. Zaistniała sytuacja zaczęła się w połowie grudnia 2021 roku. Wówczas to matka 20-latka zgłosiła się na policję, informując o nieobecności syna. Mężczyzna opuścił mieszkanie kilka godzin wcześniej, nie zabierając ze sobą żadnych rzeczy osobistych. W trakcie poszukiwań odnaleziono samochód 21-latka z przedmiotami, które wskazywały na spotkanie z kolegą z Gliwic. Akcję poszukiwawczą wspomagały kłady, dron oraz straż pożarna. Ciała młodych ludzi zostały ostatecznie znalezione na nieużytkach rolnych blisko drogi technicznej przy autostradzie A1. Policjanci z Krosna Odrzańskiego zatrzymali kierowcę BMW podejrzanego o przemyt nielegalnych migrantów próbujących dostać się z Polski do Niemiec. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Podczas kontroli prędkości w Brzuszce funkcjonariusze zauważyli BMW przekraczające dozwoloną prędkość. Jechało 78 km na godzinę, mimo że obowiązywało ograniczenie do 50. Postanowili zatrzymać pojazd do kontroli drogowej. Kierowca podjął jednak próbę ucieczki, jednakże szybko został zatrzymany. Nerwowe zachowanie 40-letniego Ukraińca miało swoją przyczynę. Jak się później okazało, wewnątrz pojazdu znajdowało się 7 nielegalnych imigrantów z Syrii w wieku od 21 do 43 lat. Śledztwo wykazało, że pasażerowie nielegalnie weszli na terytorium Polski przez granicę polsko-białoruską i planowali dostać się do Niemiec. W najbliższym czasie prawdopodobnie zostaną oni deportowani. Z kolei kierowca pojazdu usłyszał zarzuty związane z przemytem ludzi, przewożeniem nadmiernej liczby pasażerów, przekroczeniem dozwolonej prędkości oraz próbą ucieczki przed interwencją policji. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany i czeka na decyzję sądu w sprawie jego dalszego losu. Strażacy od wielu godzin walczą z pożarem na składowisku tekstyliów w Kamieńcu w powiecie lęborskim. Pożar wybuchł w nocy z wtorku na środę. Mimo zaangażowania licznych zastępów straży pożarnej, ogień wciąż nie został opanowany. Informacja o pożarze dotarła do służb około godziny 21. Na miejscu zjawili się strażacy z licznych jednostek. Akcja gaszenia początkowo polegała na dowożeniu wody przez wozy strażackie. Z biegiem czasu działania zostały zreorganizowane, a woda była przetłaczana specjalnymi wężami z odległości 3 km. Brygadzista Piotr Krzemiński, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, podkreślił, że w wyniku pożaru nikt nie został ranny. W środę rano nadal trwały działania gaśnicze. Jak informuje komendant, płoną 2 stosy tekstyliów, a ogień wciąż się rozprzestrzenia. W okolicach składowiska powietrze jest przesycone dymem i fetorem. Reporter Polsat News Michał Tokarczuk relacjonował, że nad wysypiskiem widać ogromny słup dymu. Niestety, to nie pierwszy taki incydent w tym miejscu. W ciągu ostatnich 3 lat strażacy mieli tam 33 interwencje. Najbardziej intensywna z nich trwała 12 dni w trudnych warunkach zimowych. Krzemiński przyznał, że obecna akcja gaśnicza może potrwać jeszcze wiele dni.
W działaniach bierze udział około 100 osób. Strażacy otrzymali wsparcie od specjalnej grupy ratownictwa chemicznego, która monitoruje jakość powietrza w okolicach pożaru. Przyczyna pożaru jest na razie nieznana. Wcześniejsze interwencje wykazały zarówno przypadki podpaleń, jak i samozapłonów materiałów znajdujących się na składowisku. W trakcie poszukiwań podejrzanego o zbrodnię żołnierza marynarki wojennej przy źródle Marii w Gdyni doszło do tragicznego wypadku. Płetwonurek z gdańskiej jednostki strażackiej podczas działań nurkowych stracił przytomność pod wodą. Pomimo interwencji lotniczego pogotowia ratunkowego, strażak nie odzyskał świadomości i zmarł w szpitalu. Akcja poszukiwawcza Grzegorza Borysa, podejrzanego o zabicie 6-letniego Aleksandra, trwa 13 dni. We wtorek znaleziono plecak w Moro, który należał rzekomo do poszukiwanego. W środku były pieniądze i telefon komórkowy. Na podstawie tego odkrycia podjęto decyzję o przeszukaniu zbiornika wodnego w okolicach źródła Marii. W środę w trakcie tych działań doszło do dramatu. Płetwonurek biorący udział w akcji zasłabł pod wodą. Na miejsce wezwano śmigłowiec, który lądował w pobliżu obwodnicy. Niestety, około godziny 17 przekazano informację o śmierci strażaka. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku wydała oświadczenie. Z głębokim smutkiem przyjmujemy wiadomość o śmierci naszego kolegi Bartosza Błyskala, który uległ wypadkowi w trakcie działań nurkowych prowadzonych przez specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego Gdańsk. Składamy wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego. Cześć jego pamięci. W Gdyni mieszkańcy otrzymali kolejny komunikat dotyczący poszukiwań 44-letniego Grzegorza Borysa. Służby ostrzegają przed wchodzeniem do określonej części Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, gdzie trwają intensywne poszukiwania. W tym rejonie niedawno znaleziono plecak, który mógł należeć do mężczyzny. Wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alerty apelują do osób w okolicach Gdyni, by unikały terenów pomiędzy Karwinami a Chwarznem i Wiczlinem, gdzie prowadzone są poszukiwania. Borys, podejrzewany o zabójstwo swojego 6-letniego syna, od ponad 2 tygodni skutecznie unika policyjnych patroli. Nagranie z kamer monitoringu pokazuje, jak mężczyzna opuszcza mieszkanie i kieruje się w stronę pobliskiego lasu. Borys, będący zawodowym żołnierzem marynarki wojennej, jest dobrze obeznany z terenem okolicznych lasów. Służby zakładają, że mógł przygotować się do ucieczki, zabierając ze sobą niezbędne przedmioty, podczas gdy inne, takie jak elektronika, gotówka i dokumenty, pozostawił w mieszkaniu. Plecak znaleziony podczas poszukiwań zawierał gotówkę i telefon komórkowy. Czy rzeczywiście należał do Borysa, będzie potwierdzone po analizie przez śledczych. Jest możliwe, że Borys uciekł za granicę. W związku z tym Interpol wydał czerwoną notę poszukiwań, wskazując go jako niebezpiecznego przestępcę. Poszukiwania Grzegorza Borysa trwają już kilkanaście dni i wciąż przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi. Dlaczego obława wciąż nie przynosi efektów? Oficjalne informacje w tej sprawie przekazywane przez policję brzmią, według mnie, bardzo niewiarygodnie. Chociażby ta, że Grzegorza Borysa dopadł policyjny pies, ale ten zdołał go odrzucić i uciekł. Wyjaśnia w rozmowie z Faktem nadkomisarz w stanie spoczynku Dariusz Loranty, były negocjator policyjny. Dodaje, że wiele razy widział policyjne psy w akcji i są bardzo małe szanse na to, żeby im się wyrwać. Ale nawet jeśli Borysowi się to udało, to gdzie był w tym momencie przewodnik psa? Jakim cudem uciekł i przed psem, i przed policjantami? Ta wersja wydaje mi się zupełnie nieprawdopodobna, podkreśla Loranty. Niedawno policja podała oficjalną informację, że Zbieg nie wziął z domu gotówki, a jedynie rzeczy, które pomogą mu przetrwać w lesie. Teraz okazuje się, że jednak wziął pieniądze, ale wyrzucił je razem z plecakiem, mówi Loranty po raz kolejny, poddając w wątpliwość komunikaty policji. Ekspert, analizując zachowanie Grzegorza Borysa, podkreśla, że mężczyzna prawdopodobnie nie miał wcześniej przygotowanego planu ucieczki i ukrywania się w lesie przez wiele dni. Wydaje się, że jego działania były podyktowane chwilowym, irracjonalnym impulsem. Zabicie syna było najwyraźniej próbą ukarania żony w najbardziej bolesny sposób. Co było przyczyną tak drastycznego postępowania? Nie jestem w stanie tego określić, ale wyraźnie chciał wyrządzić jej nieznośny ból, zaznacza. Biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy, ekspert przypuszcza, że Borys mógł targnąć się na swoje życie lub próbować przedostać się w kierunku granicy z Rosją.
kierowca Mazdy skręcił w lewo z bocznej ulicy, po czym wjechał na chodnik i uderzył w latarnię, przewracając ją. Całe zdarzenie rozegrało się na oczach policjantów, którzy przejeżdżali główną drogą radiowozem. Niewykluczone, że to najszybsza reakcja funkcjonariuszy w historii. Żartują z sytuacji mundurowi. Miesiąc temu, 30 września, w Mikstacie w Wielkopolsce doszło do nietypowego wypadku. Policjanci postanowili niedawno podzielić się nagraniem z tego zdarzenia. Materiał wideo przedstawia skrzyżowanie ulic Krakowskiej, Kościelnej i Chopina. O godzinie 23:45 z ulicy Chopina na skrzyżowanie wjeżdża Mazda. Kierowca, skręcając w lewo w ulicę Kościelną, traci kontrolę nad pojazdem, wjeżdża na chodnik i uderza w latarnię, którą przewraca. Chwilę później miejsce zdarzenia oświetlają niebieskie światła policyjnego radiowozu. Od momentu uderzenia w latarnię do pojawienia się na miejscu policji mijają zaledwie 4 sekundy. Funkcjonariusze z mikstackiego posterunku natrafili na to zdarzenie podczas pełnionej służby, wyjaśnia starsza aspirant Magdalena Hańdziuk, rzeczniczka prasowa ostrzeszowskiej policji. 23-letni kierowca Mazdy, obywatel Indii, spowodował zagrożenie w ruchu drogowym, uderzając w latarnię. Badanie alkomatem wykazało, że miał on w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grożą surowe kary, w tym więzienie, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od roku do 15 lat oraz grzywna sięgająca nawet 60 tysięcy złotych. Kierujący BMW w Wyszkowie najpierw zderzył się z barierami na drodze, a następnie na rondzie Mieczkowskiego stracił kontrolę nad pojazdem. Uszkodził znak drogowy i zderzył się z Mercedesem. Jak się okazało, 32-latek był pijany. Miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Po zgłoszeniu o wypadku na rondzie w Wyszkowie szybko na miejsce przybyły służby. Już przy pierwszym kontakcie z kierowcą BMW policjanci wyczuli od niego alkohol. Badanie alkomatem potwierdziło najgorsze podejrzenia. Miał on w organizmie ponad 2 promile alkoholu, relacjonuje nadkomisarz Damian Wroczyński z Komendy Policji w Wyszkowie. Z zebranych przez policjantów informacji wynika, że przyczyną zdarzenia była zbyt duża prędkość oraz brak kontroli nad pojazdem na mokrej nawierzchni. W rezultacie BMW uderzyło w bariery, a potem na rondzie w znak drogowy i stojącego Mercedesa. Kierowca BMW już stracił prawo jazdy, które zostało mu odebrane elektronicznie. Teraz odpowie przed sądem nie tylko za jazdę pod wpływem alkoholu, za co grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna, ale także za spowodowanie kolizji drogowej. W Ciechanowie, na Alei Niepodległości, funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali 21-letniego kierowcę Forda, który jechał z prędkością przekraczającą dopuszczalny limit o 51 km na godzinę. Ironią losu jest to, że młodzieniec był w drodze powrotnej po zdaniu egzaminu na inną kategorię prawa jazdy. Chociaż 21-latek z powodzeniem zdał egzamin, teraz będzie musiał zrezygnować z prowadzenia pojazdu przez następne 3 miesiące. Za jego nieodpowiedzialne zachowanie sprawa trafi do sądu, informuje aspirant Magda Zarębska z Komendy w Ciechanowie. Niedługo potem podobne wykroczenie popełniła 19-latka za kierownicą Audi. Jechała ulicą Armii Krajowej z prędkością 101 km na godzinę, co kosztowało ją prawo jazdy na 3 miesiące, mandat w wysokości 1500 zł oraz 13 punktów karnych. W Chruszczewie 40-latek prowadzący również Audi osiągnął prędkość 104 km na godzinę na ulicy Mławskiej. Żadna wymówka nie może być usprawiedliwieniem wobec nieodpowiedzialnej jazdy. Nadmierna prędkość to główna przyczyna wielu wypadków drogowych, które mogą mieć tragiczne skutki. Niezachowanie ostrożności, nieprzestrzeganie przepisów czy po prostu brawura są nieakceptowalne. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności, podkreśla aspirant Magda Zarębska. Na cmentarzu w Radomiu doszło do bójki w Dzień Wszystkich Świętych. Podczas gdy 1 listopada jest dniem, w którym większość Polaków w spokoju odwiedza groby bliskich, w Radomiu sytuacja przybrała mniej spokojny obrót. W sieci pojawiło się nagranie ukazujące konflikt pomiędzy kilkoma osobami. Widać na nim, jak doszło do kłótni i szarpaniny. Tło sprzeczki nie jest znane, ale reakcje osób obecnych były wyraźnie napięte. Redakcja Wirtualnej Polski nawiązała kontakt z miejscową policją w tej sprawie.
Jak się okazało, faktycznie wpłynęło zgłoszenie dotyczące incydentu na cmentarzu w Radomiu. Niemniej jednak, gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, nie zastali żadnych uczestników zdarzenia ani osób, które zgłosiły incydent. Ostatecznie sytuacja nie została wyjaśniona. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.